minął kolejny tydzień wakacyjnych zajęć z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Pionkach. Dla uczestników ten tydzień był pełen niespodzianek i dobrej zabawy. Dzieci w ramach wakacyjnych zajęć miały okazję spotkać się ze strażakami z Ochotniczej Straży Pożarnej w Pionkach. Podczas spotkania mundurowi tłumaczyli najmłodszym, jak należy zachować się w sytuacji różnych zagrożeń. Strażacy przypomnieli numery telefonów alarmowych oraz omówili zasady prawidłowego wzywania pomocy. Dużym zainteresowaniem cieszyła się lekcja udzielania pierwszej pomocy. Była to także doskonała okazja do prezentacji wozu strażackiego oraz sprzętu ratowniczo-gaśniczego. Dzieci chętnie uczestniczyły w rozmowie, zadając liczne pytania i opowiadając o różnych zdarzeniach dotyczących zagrożeń, z jakimi można spotkać się na co dzień. Warsztaty strażackie zakończone były konkursem. Wszyscy uczestnicy otrzymali drobne upominki. Na warsztatach muzycznych dzieci poznawały podstawy poprawnego śpiewu. Były ćwiczenia oddechowe, emisyjne i artykulacyjne. Każdy uczestnik zajęć uczył się wybranej przez siebie piosenki, którą prezentował na koniec warsztatów. Również tego dnia rozpoczęły się warsztaty taneczne prowadzone przez Kamilę Ochwat, instruktora tańca. W tych zajęciach dzieci podzielone są na dwie grupy wiekowe. Warsztaty odbywają się w cyklu miesięcznym, zakończonym specjalnym pokazem tanecznym. Odbyło się również spotkanie w sercu Ula, które poprowadzili pszczelarze ze Stowarzyszenia Pszczelarzy Puszczy Kozienickiej. Na spotkaniu dzieci mogły z bliska obejrzeć przyrządy pszczelarskie. Zaproszeni goście opowiedzieli dzieciom o życiu pszczół, zapoznali z ich podziałem, a także z pracą, którą muszą wykonywać w ulu. Przedstawili również zdrowotne właściwości miodu, propolisu i pyłku kwiatowego. Na koniec zajęć każdy z uczestników miał możliwość wykonania własnej świecy z węzy pszczelej. Nie zabrakło sportowych zabaw na świeżym powietrzu, licznych konkursów i zawodów. Tydzień zakończył się warsztatami kreatywnymi, podczas których uczestnicy zajęć wykonywali papierowe pióra, z których następnie powstały piękne indiańskie pióropusze. Kolejne wakacyjne zajęcia w Miejskim Ośrodku Kultury rozpoczynają się już w najbliższy poniedziałek. Straż pożarna. A mi się najbardziej podobało, podobały mi się zajęcia muzyczne i te i pszczelarskie. A mi się podobały też strażackie. A mi się podobały wszystkie. Mi się podobały wszystkie, ale chyba najbardziej muzyczne i pszczelarskie. Najbardziej mi się podobało, gdy pan opowiadał o wozie strażackim. Mi się najbardziej podobało, gdy laliśmy wodą. Mi się podobało, że przykaliśmy wodą. A mi się podobało, że na końcu jechali z syreną. Mi się podobało też, że na końcu jechali z syreną. Najbardziej na warsztatach pszczelarskich mi się podobało, że mogliśmy degustować miodę. Najbardziej mi się podobało, że jak malowaliśmy na pszczelarskich zajęciach. A mi się podobało, jak dźwigałem ten ul i pan mi pokazywał ul. Było super, było fajnie! Yeah.